W CIT estońskim płacimy podatek nie od dochodu, tylko od wypłaconej dywidendy oraz od ukrytych zysków. I teraz mamy problem z definicją ukrytych zysków. One zostały tak naprawdę zdefiniowane jako każde świadczenie na rzecz udziałowca albo osoby z nim powiązanej. Jeżeli masz spółkę z o.o. i próbujesz wypłacać z niej pieniądze nie za pomocą dywidendy, tylko wykonując jakieś usługi, na przykład wynajmując tej spółce nieruchomość albo coś jej sprzedając, to wpadasz w ryzyko, że to będzie ukryty zysk, od którego musisz zapłacić podatek na poziomie spółki i oczywiście ty, wykonując tą usługę, również płacisz od tego swój podatek dochodowy. I teraz te przepisy zostały skonstruowane w sposób fatalny. To znaczy, na początku mamy definicję ukrytego zysku, że to jest w zasadzie każde świadczenie na rzecz udziałowcy i osoby z niej powiązanej. W szczególności wymieniona jest wprost kilkanaście, które z całą pewnością są, i na końcu trzy wyjątki, co nie jest ukrytym zyskiem.